Serdecznie, bardzo serdecznie witam Was po raz trzeci, zapraszając na spotkanie z Jerzym Ziębą, autorem książki Ukryte terapie, czego ci lekarze nie powiedzą. Dwa poprzednie spotkania, myślę, że wytworzyły w nas widzach olbrzymie oczekiwanie, co dalej. Fakty naukowe, kompilacja ich w pewną całość, pewien typ narracji, którą nam proponuje Jerzy, pokazują kompletnie od innej strony problem naszego zdrowia i tego, jak medycyna współczesna próbuje nas, powiem w cudzysłów, leczyć. Dzisiaj, jak zaczynamy tę rozmowę, to poprzednia kończyła się hasłem nowotwory. Swoista pandemia, jak niektórzy mówią, ogarnia świat. Jak to wygląda w świetle badań, raportów? Niedawno wyszedł raport Światowej Organizacji Zdrowia, która stwierdziła, że w ciągu następnych 20 lat ilość zachorowań na chorobę nowotworową w stosunku do tego, co teraz mamy, wzrośnie o 60%. Nie 6, nie 16, 60%. Nazwano to nowotworowe tsunami. I w zasadzie nie bardzo jest odpowiedź taka gotowa, jak się przed tym ochronić. Zanim może przejdziemy do tego, co jest planowane, jeśli chodzi o bardzo szeroko zakrojoną akcję taką przeciwnowotworową w Polsce, to muszę kilka tematów poruszyć odnośnie właśnie zapobiegania chorobie nowotworowej przede wszystkim i bardzo szybciutko o kilku metodach jakichś leczenia nowotworów. Otóż tak, bardzo silnie przeciwnowotworowo działa witamina D, zwykła witamina D. Amerykańscy lekarze, naukowcy, badacze naukowi, Frank and Cedric Gallant, jeden z nich niestety już nie żyje, zrobili rewelacyjne badania epidemiologiczne, które wskazywały, że gdyby utrzymać poziom witaminy D na poziomie właściwym, oni to określili, a to jest tak naprawdę około 50 nanogramów na mililitr, wtedy zachorowalność na różnego rodzaju nowotwory na całym świecie, wyobraź sobie, spadłaby o 50-80%. Niesamowita takie, prognoza. Takie znaczenie ma witamina D. Ja poświęciłem dosyć sporo miejsca w witaminie D, dlatego że my nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie znaczenie dla organizmu ma witamina D, a to są takie informacje czy osiągnięcia nauki z ostatnich dosłownie kilku lat. I dlatego ty mówisz o tym spinaniu, o tym kompilowaniu, tak. Ja to usiłowałem jakoś to połączyć. Ponieważ tutaj ten paradygmat wiedzy medycznej, który obowiązuje, on jest wytworzony przez całe lata, przez całe zespoły ludzi. Zmiana, że tak powiem, wiedzy wynikająca z tego, że pojawia się jakaś dodatkowa informacja naukowa, trwa czasami dziesiątki lat. Tak, pojedynczy tak. Człowiek, jeżeli jest wnikliwy i chce, znajdzie te powiązania. I ty mówisz, szukam, mam i podaję. Coś, tak. Dlaczego? Tak. No, chciałem się przede wszystkim podzielić tą wiedzą, którą gdzieś tam zgromadziłem przez całe lata. Natomiast witamina D, jak się okazuje, jej receptory są na każdej komórce naszego organizmu. To nieprawda, dawno zarzucona prawda, że witamina D jest potrzebna tylko w wieku, kiedy ktoś jest noworodkiem, powiedzmy, i ktoś, kto jest chory na osteoporozę. My wiemy, z tą osteoporozą to można, podając witaminę D, narobić bardzo dużych problemów zdrowotnych człowiekowi. Natomiast wiemy w tej chwili, że tej witaminy D potrzeba organizmowi człowieka dużo, dużo więcej niż są podawane zalecenia oficjalne. Ja tu w książce opisuję również sprawę dotyczącą toksykologii, bo lekarze boją się w Polsce, jak diabeł święconej wody, tej witaminy D, twierdząc, że można ją przedawkować. No, to nie jest takie proste wcale przedawkowanie witaminy D. Ja tu wykazuję, jakie badania były porobione, ile tej witaminy D stosowano w mega dawkach i nie doszło do żadnych przedawkowań. Zresztą ja w wielu przypadkach przedawkowuję tą witaminę D i dopiero wtedy osiągasz naprawdę rezultaty fantastyczne. Natomiast witamina D jest witaminą niezwykle tanią, ale nie możemy niestety jej uzupełnić do właściwych poziomów z diety. Czy nie ma jej to jest, nie, w tym, żebyśmy nie wiem, ile, tak? ile zjedli, wiesz, warzyw, nie damy rady. Tak jak powiedziałem kiedyś, nie powinniśmy się suplementować, to jest absolutny błąd, ale jest to konieczność, bo taką mamy żywność w tej chwili. Ale gdyby żywność była zdrowa, tak jak była przed setkami lat,
To ciągle witaminy D byśmy nie mieli. To co takiego jest w tej konstrukcji organizmu ludzkiego, że ona jest no, witamina D przede wszystkim jest tworzona przez słońce. A no właśnie, tu musimy być. Tak, przez słońce. Witamina D jest tworzona w skórze, ale ostatnie badania mówią, tworzona jest na skórze. I teraz, gdybyśmy odpowiednio stosowali słońce, ja to wszystko mówię, opisałem w książce, bo wiesz, znowu, tak jak z witaminą K1, K2 wrzucono obie do worka, mimo że jedna i druga zupełnie działa inaczej na organizm, czego się też studentów nie uczy, to samo zrobiono z witaminą D, to samo zrobiono ze światłem słonecznym. Uciekać ze światła słonecznego, bo UV. Jakie UV? UV, o którym my mówimy, to jest UVA, UVB i UVC. Nie wolno tego wszystkiego odróżniać, trzeba odróżniać, bo tylko UVB ze słońca tworzy na naszej skórze witaminę D i to utworzy w bardzo dużej ilości. W związku z tym najzdrowsze, to znowu wrócimy, wiesz, coś do góry nogami teraz. Kwestia, czy w czasie południa się opala, czy to tak, lepiej? Tak, no najzdrowsze światło słoneczne, jakie jest, jest w samo południe. Jest paradoksalnie jak na stereotyp. Tak, jak na stereotyp. W samo południe. Wtedy powinniśmy się naświetlać, ale nie opalać. Ja to mówię, nie chcę tracić czasu teraz, bo to dosyć dokładnie tam Wyłożone opisałem książce, akurat. Tak. Natomiast światło UVA i UVB i UVC stanowi całe spektrum, które do nas dociera, ale tylko UVB tworzy witaminę D. UVA nie tworzy, UVC nie tworzy. I teraz mówienie, unikać trzeba światła, bo UVA, to tak ktoś wie, że dzwoni, ale nie za bardzo wie, w którym kościele, a tak naprawdę to nie wie w ogóle, o czym mówi. I to jest tragedia też według mnie, dlatego że no znowu tego typu zalecenia mamy od tak zwanych autorytetów. I to jest ogromny błąd, to jest szkoda dla człowieka. Witamina D ma wpływ na cały organizm człowieka, nie tylko na, tak jak powiedziałem, na jego kości. Zabezpiecza rewelacyjnie przed nowotworami, przed innymi chorobami przewlekłymi też. Ale my nie wiemy wiele na temat tej witaminy D, niestety. I no dlatego między innymi książka i opis tej witaminy w tej książce. Jest witamina E, wiesz, to samo, ogromne nieporozumienie. Nie ma witaminy E, możesz sobie to wyobrazić teraz, nie ma czegoś takiego. Wiesz, jest witamina E, ale ona składa się z 8 składników, a w zasadzie każdy z nich działa inaczej. Jest grupa tokoferoli i jest grupa tokotrienoli, których przez całe dekady nie znano. Dopiero od stosunkowo niedawnego czasu zwraca się uwagę na grupę tokotrienoli, czyli tej części witaminy E, a z kolei tokotrienole delta, one mają silne działanie przeciwnowotworowe. Bardzo silne, ale w preparatach, jakie są na rynku, występuje alfa tokoferol, który jest tam przeciwutleniaczem dosyć silnym, ale nie wykazuje w ogóle takiego zabezpieczenia dla człowieka w postaci właśnie zabezpieczenia przed nowotworami. Witamina K2 ma ogromne znaczenie w profilaktyce przeciwnowotworowej, bo no, nie mamy czasu na rozdrabnianie się tutaj w szczegółach. Tak. Natomiast witamina K2 działa, hamuje rozwój tak groźnego nowotworu, jakim jest nowotwór na przykład płuc, piersi. Wiesz, to są potężne narzędzia, tanie, bardzo łatwo osiągalne, słońce mamy za darmo. Wiesz, solaria. Przecież ile jest rozmów, dyskusji na temat solariów, które są naprawdę pozbawione kompletnego sensu. Dlatego, że idziesz do solarium, ale jeśli wiesz, co robisz, to jest to samo zdrowie. I nieprawdą jest to, że światło słoneczne powoduje nowotwory. W pewnych warunkach spowoduje, ale światło słoneczne zastosowane w odpowiedni sposób zabezpiecza przed nowotworami wszystkimi, łącznie z nowotworem skóry. To opisałem wszystko. I teraz solaria, bo tutaj troszeczkę odszedłem od tematu. Solaria tak samo. Jeżeli masz solarium, które ma lampy UVB, a na ogół personel nie ma pojęcia. Przychodzą ludzie się opalać. Nie wolno się opalać. Nie wolno się opalać. Bo wtedy, kiedy się opalamy i nasza skóra staje się coraz ciemniejsza, to jest
krzyk naszego organizmu, nie chce więcej słońca, nie chce więcej światła, ale my wiemy lepiej, na brązowo musimy się opalić. Tak, wtedy tworzymy sobie problem. W solarium, jeśli wejdziemy do solarium i będziemy mieli lampy UVB, to wystarczy nam się naświetlić przez 3 minuty i już wytworzymy taką ilość witaminy D, że nie trzeba się suplementować. Ja zawsze mówię, nawet w małej łazieneczce, w bloku można powiesić, wiesz, 4-5 lamp UVB, i w czasie golenia można się obrócić, dzieci naświetlić, bardzo tania, prosta. I wiesz, i nigdy nie przedawkujesz. Słuchaj, bo teraz tak, spróbujmy to ogarnąć. Mówimy tak, nowotwory, oczywiście jest mało czasu, trudno to wszystko wyjaśniać, i mówimy to, co mamy naprzeciw. Powiedziałeś witamina D, powiedziałeś, jeśli chodzi o witaminę E, że trzeba tam wyodrębnić konkretną rzecz. Jakie jeszcze wymieniamy w tym arsenale? No to bardzo szybko, bo... Spokojnie, nie będziemy tak się słusznie zamykać. Mamy, tak jak mówiłem, dla prawidłowego funkcjonowania organizmu potrzebne są różnego rodzaju składniki, a więc właśnie między innymi witaminy. Te kluczowe witaminy, które odgrywają taką silną i mają taką silną zależność, jeśli chodzi o chorobę nowotworową, a właściwie zapobieganiu chorobie nowotworowej, to właśnie witamina D, witamina K2, witamina E i witamina A. Witamina A też. Zresztą powiem ci tak, leczono kiedyś witaminą A, ale my mówimy 5000 jednostek, 2000 jednostek, podawano 30 milionów jednostek, robili to Niemcy, i fantastyczne wyniki były przy leczeniu choroby nowotworowej. Ona również ma działanie, bardzo silne działanie przeciwnowotworowe, szczególnie u kobiet. Natomiast witaminy same, tak jak mówiliśmy na początku, one niewiele dadzą, jeśli nie będzie minerałów. Nie będzie minerałów. A więc tutaj odpowiednie uzupełnienie minerałów, zastąpienie zwykłej soli, solą himalajską, solą kłodawską, solą taką nieoczyszczoną, która ma te minerały w odpowiedniej formie, to jest bardzo ważne, bo wiesz, krzem jest w piachu, nie? Ale możemy zjeść ile tylko piachu chcemy, to nie o to chodzi. Minerał musi być w formie zjonizowanej, on musi mieć ładunek elektryczny, żeby był bioaktywny. Natomiast jest, mamy minerały, mamy witaminy, mamy właściwe tłuszcze, tu już nie będziemy o tym mówić, ja tam poruszyłem to oczywiście w książce, dlatego że widzisz, już dawno temu dr Otto Warburg wykazał, że jeżeli masz komórkę i jej stan natlenienia spadnie o ponad 30%, to ta komórka zamienia się bezpowrotnie w komórkę nowotworową. Koniec. Nie będziemy tutaj mówić o tym, jak komórka nowotworowa funkcjonuje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast trzeba koniecznie powiedzieć, że natlenienie komórki nie nastąpi, nawet ile ty chcesz biegać, robić jogging, który jest de facto niebezpieczny, to jest inny temat, że nie wolno biegać nadmiernie, ale biegać po lesie, dotlenisz się, będzie tlen w płucach, będzie tlen we krwi, ale tlen musi przejść przez 7 barier, zanim dojdzie tam, gdzie trzeba. A więc on wejdzie do komórki wtedy, kiedy ta komórka mu na to pozwoli, a pozwoli wtedy, kiedy jest odpowiedni stosunek właśnie między innymi kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6, to jest zupełnie inna sprawa, ale wtedy dopiero można mówić o dotlenieniu komórki. Jedna z metod zapobiegania chorobie nowotworowej. No i następna sprawa, o której musimy tutaj teraz powiedzieć, to jest usuwanie toksyn. A czekaj, bo tak, skoro była ta lista witamin, zresztą w książce jako pierwszy rozdział jest to potężny, porywający na temat witaminy C, czemu go teraz nie wymieniasz? Witamina C ma oczywiście swoje znaczenie, natomiast ona jest stosowana w tej chwili w terapiach przeciwnowotworowych, kiedy już ktoś nowotwór ma. Natomiast jest stosowana... Jak nie ma i jesz witaminę C, to też jest profilaktyka z tego. Tak, jest profilaktyczna. Oczywiście ona tak samo ma działanie ogólnoostrojowe. Ona nie działa tylko i wyłącznie na komórkę nowotworową. Oczywiście ma szersze działanie, nawet na miarze Nie, nie, to witamina C powinna stać na stole koło soli. Tak to powinno być. My niestety truciznę w postaci fruktozy, bo fruktoza jest naprawdę trucizną, zalecamy cukrzykom, osobom chorym na cukrzycę i możesz to kupić na kilogramy, natomiast kup witaminę C.
Nie ma. Możesz, tylko naturalną mówię, tylko tak. W networkach najczęściej. Tak, no wiesz, ja kupuję witaminę C w sklepie, który zaopatruje firmy. Nie, to jest sklep, który zaopatruje firmy w odczynniki chemiczne i kupuje kwas askorbinowy, ale to naprawdę duża historia. Wracam do twojego tematu poruszonego w tej chwili przez ciebie. Centrum, właściwie takim punktem ciężkości w terapiach, nowoczesnych terapiach, leczeniu choroby nowotworowej jest witamina C. Ja byłem w Meksyku, zresztą pojechałem tam kilka razy. Byłem w 6 największych, najlepszych klinikach meksykańskich, które leczą nowotwory bez stosowania chemioterapii, bez stosowania radioterapii. Robi się to naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bardzo dobrze. Pacjenci nie cierpią na żadne skutki uboczne. Stosuje się witaminę C, ale ta witamina C musi być stosowana w odpowiedni sposób, w odpowiednim otoczeniu i tak dalej, w otoczeniu substancji różnych. To się kojarzy z radiami Orsona, jest to taka... Gersona. Nie, terapia Gersona polega na... To jeszcze inaczej. Tak, jeszcze inaczej, oczywiście. Natomiast zwracam uwagę na to, teraz, dlatego, że w Polsce w tej chwili pojawia się coraz więcej ośrodków różnego rodzaju reklamujących się, że stosują witaminę C. I powiem ci, z tymi, co ja rozmawiałem, lub też ci, o których ci ludzie mi mówią, to jest dla mnie jest po prostu zwykłe oszustwo, ja to otwarcie w tej chwili mówię. Nie wolno człowieka jeszcze chorego na nowotwór, wiesz, tak oszukiwać i mówić, że się poda mu 15 gramów witaminy C, to on wyzdrowieje. To jest oszustwo, tak nie wolno robić. Witamina C tak nie działa. Ja opisałem troszeczkę, wiesz, tutaj tak, stronę... Tak, bardzo szczegółowo w książce zapisana tak, procedura i to taka oparta o doświadczenia pewnych naukowców. Tak, no wiesz, tak? Zwracam uwagę na to, że lekarze nie mają pojęcia, co to jest witamina C, bo ich się po prostu nie uczy. To nie dlatego, że oni nie chcą wiedzieć... No. Czasami niektórzy nie chcą wiedzieć, ale nie uczy się, nie mówi się nic im na temat farmakokinetyki witaminy C, czyli jak w czasie ten kwas askorbinowy jest metabolizowany w organizmie. To jest niezwykle ważne. I stosowanie witaminy C, tak jak w wielu ośrodkach, tak jak powiedziałem, się stosuje, jest oszustwem, nie wolno tego robić. Ale wiesz, w tej chwili jest taka wolność w Polsce, co samo witamina B17. Ona... Czasami działa, czasami nie. Ja chcę o witaminie B17 znowu napisać cały rozdział, bo tu jest bardzo dużo nieporozumień. Ta witamina C w pewnych warunkach tylko działa. Zresztą wiesz, tam gdzie ja byłem, gdzie byli pionierzy stosowania witaminy B17, oni odchodzą, już dawno odeszli od stosowania witaminy B17, tylko w Polsce jest w tej chwili, wiesz, stało się strasznie modne, B17, lekarstwo na raka, To działa, ale w pewnych warunkach. To nie jest takie proste, że wiesz, komuś podasz i ktoś będzie zdrowy. Natomiast bardzo ważna rzecz, na którą się nie zwraca kompletnie uwagi, zupełnie, jest odtoksycznienie organizmu, pozbycie się toksyn, a powiem ci, że toksyny bardzo ładnie są usuwane, nawet właśnie metale ciężkie usuwa witamina C i nawet określono, ile i jakich rodzajów toksyn w gramach usuwa 1 gram witaminy C. To jest niezwykle ważne. Mało tego, wspomnieliśmy tu przed rozmowami o jodzie, gdzie jest takie nieporozumienie, że moglibyśmy następną godzinę spędzić tylko na temat jodu, bo źle się uczy studentów medycyny odnośnie jodu. Przekazuje im się kompletnie złe, bzdurne informacje. Mówi się, że Hashimoto jest chorobą nieuleczalną, co jest nieprawdą. Hashimoto można uleczyć, tylko trzeba wiedzieć jak. Jak ze wszystkim, że nadczynność tarczycy, która uderza w tej chwili głównie kobiety, ale nie tylko, że jest nieuleczalne, że pisze wręcz, ja to opisuję, na stronę podaję, na której to piszę, w podręczniku chorób wewnętrznych profesora Szczeklika, że leczymy tylko objawowo, że łagodzimy skutki tego, natomiast nadczynność tarczycy leczy się, ale to jest zupełnie inny temat. Ja tylko chcę wspomnieć o tym, że jod jest bardzo silnie przeciwnowotworową pierwiastkiem. Mało tego, jak się okazuje teraz, jod to nie tylko tarczyca. My mówimy tarczyca, jod, tarczyca, to tak nie jest. Nasz organizm, również wykazano niedawno, ma receptory jodu na każdej komórce. Te zalecenia dotyczące jodu są stare. One są nieprawdziwe. Tego jodu organizm potrzebuje więcej, tylko że wiesz, ja mam już przykłady, dzwonią do mnie ludzie, czy to ile tego jodu mam brać? To nie jest proste, bo manipulacja w systemie endokrynologicznym może się źle skończyć. Dlatego ja w książce przestrzegam i teraz mówię, nie biegnijcie państwo do apteki po płynu Gola i go pijcie. No,
Nie wolno, bo można sobie, trzeba wiedzieć, co się z tym jodem robi, ale my mówimy tu o zapobieganiu chorobie nowotworowej. Jod, wiesz, ja na jednym właśnie z tych konferencji w Los Angeles pokazano nam kobietę, która miała raka piersi i brała tylko jod, nic więcej. I po 6 miesiącach nie było raka piersi. Wiesz, był mężczyzna, któremu podawano tylko selen i po mniej więcej chyba 8 miesiącach jakoś tak nie miał raka, przepraszam, raka prostaty oczywiście u mężczyzny, miał rak prostaty i nie miał raka prostaty. Sam selen. Czy selen jest lekarstwem na nowotwór? Nie. Czy jest jod? Nie. Ale to są wszystko substancje, które powodują, że nasz właśnie układ odpornościowy zaczyna fajnie pracować tak, jak powinien. Natomiast zaniedbaną kwestią jest usuwanie toksyn. Jod bardzo ładnie usuwa toksyny, witamina C bardzo ładnie usuwa toksyny. Jest, wiesz, duży problem z usunięciem właściwie metali ciężkich. To jest problem, a metale ciężkie no, sprzyjają powstaniu nowotworów niesamowicie. I teraz co się dzieje? Wróćmy teraz właśnie do tego nowotworowego tsunami, no, które nadchodzi. Indywidualne podejście jest właściwe, bo każdy z nas może to wszystko stosować i zapobiegać chorobie nowotworowej. Natomiast dlaczego przegrywamy wojnę z nowotworem? Dlaczego? Dlaczego chemioterapia ma tak słabe skutki, czy radioterapia? Przecież jeśli popatrzysz na badania amerykańsko-australijskie, one wskazują na to, że chemioterapia przyczynia się do przeżywalności pięcioletniej zaledwie w 2,1%. To tak jakby i nie brać, a to samo by wyszło. Tak, i wiele badań wskazuje na to, że badania są porobione takie, które wskazują, czy ktoś bierze, przechodzi raczej przez leczenie chemioterapeutyczne, czy nie. Przeżywalność jest w zasadzie prawie taka sama, czasami lepsza, jeśli się nie bierze chemioterapii. Ja nie chcę wchodzić tu znowu w szczegóły, dlaczego ta chemioterapia nie działa. Ja to mówię na wykładach, które prowadzę i tak dalej. Dogłębnie rozstrząsamy ten temat, dlaczego nie działa, co się dzieje z organizmem wtedy, co powoduje rzeczywiste przerzuty, bo zmniejszenie guza nowotworowego wcale nie jest sukcesem, od razu mówię. Bo gdzie indziej może się przenieść. Nie, tu chodzi o zupełnie coś innego. Są komórki, które nie reagują na ale to nie jest tematem naszej dyskusji. Natomiast tsunami nadchodzi. Nasz rząd zlecił firmie, jednej z dużych firm konsultingowych, opracowanie schematu postępowania, strategii całej na następne 10 lat prawie, jak zapobiegać chorobie nowotworowej, jak te nowotwory leczyć. Wiesz, tekst tej strategii jest osiągalny na mojej stronie internetowej, na stronie książki. Mieliśmy też tutaj rozmowę w studio z Jarkiem Kasprzakiem, kiedy rekomendowaliśmy, żeby ten tekst, który wiem, że przygotowałeś w dużej mierze ty razem z Januszem Nawolskim, tak, żeby po prostu go czytać i podpisywać. I to myślę będzie super temat na tą rozmowę jakby jeszcze osobną, tak? To sobie zafundujemy jeszcze, co, jeśli chodzi o ten raport. A tutaj byśmy jeszcze tylko tak dokończyli, aha, bo to jest, wiesz, no, fundamentalnie ważne. Ta witamina C jeszcze mnie tak elektryzuje, te wlewki mnie elektryzują. Ty w tej książce tak szczegółowo opisujesz te procedury, zresztą w różny sposób. Kto według ciebie w Polsce lub na świecie we właściwy sposób stosując wlewki, dlaczego te wlewki, czyli dożylnie to jest, na przykład ma takie skutki, a doustnie ma takie, kto na dzień dzisiejszy wie najlepiej, w jaki sposób to stosować, bo ty mówisz, żeby sam to sobie nie poradzisz, ani tam D, ani B17, to wszystko musisz wiedzieć, czy J, to tak nie da, obo sobie już pił Lugol, no tak? Nie. To musisz wiedzieć. I teraz, czy są ludzie, którzy wiedzą, jak to się robi. Przykładowo, wejdźmy na tą witaminę C, bo my też jesteśmy i tego właśnie terapię Gersona się czytało, oglądało filmy i doktora Rata, wykłady i pani Niedźwiecki z tej fundacji się słuchało i robiło nawet wywiady z nimi. Sam jem witaminy właśnie C, to jest synergizowane akurat doktora Rata. Nie spożywam, więc tu mamy świadomość, to o szkorbucie się też czytało, że jak to tam marynarze, wiemy, że to jest jakiś fundamentalnie ważny temat, tak, że to jest jakaś potężna, ja bym powiedział, nie wiem, armata, której, obyś tylko umiał się z nią dobrze obchodzić i dobrze celować, tak? Bo tak, że jak wypalisz, to z tego może nic nie być. To jest kwestia tych celowników, tych parametrów. I tutaj, no, w książce to sobie to przeczytasz dokładnie, będziesz miał prawie instrukcję, ale powiedz nam, kto w ogóle tym się umie zająć?
do kogo się zwrócić, żebyś to poprowadził ciebie. No jest to problem, bo niewiele osób wie, jak to robić. A tak jak wspomniałem wcześniej, ośrodki, które gdzieś tam w tej chwili reklamują się na internecie, że podają witaminę C w przypadku choroby nowotworowej, według mnie... Nie robią tego właściwie. Nie robią tego właściwie. Nie robią tego właściwie. Zupełnie. To naprawdę. A dlaczego nie robią tego właściwie? No nie chcę wchodzić w tu szczegóły, ale... tak mimo wszystko, żeby jakieś narysować. Podanie 15 gram naprawdę nie skutkuje. 15 gramów... To jest po prostu za mało? Tak, tak. No my mówimy tutaj o megadawkach idących w ilości około 100 gramów. Wiesz, 100 gramów to jest dużo. Tego trzeba podać tyle jednorazowo. Jednorazowo. Jest bardzo dużo. Bo jest bardzo dużo. Ale... żołądek ale, Nie. Do ust nie, bo dostaniemy rozwolnienie. Dokładnie, musisz przejść. Jeśli chodzi o chorobę nowotworową, to jest niemożliwe podać do ustnie taką ilość witaminy C, która by spowodowała wzrost poziomu witaminy C we krwi taki, który jest cytotoksyczny, czyli jest na tyle wysoki, że potrafi zniszczyć komórkę nowotworową. Mhm. Tylko i wyłącznie podanie dożylne jest w stanie to zrobić, ale znowu, tu trzeba wiedzieć jak, wiedzieć w jaki sposób, trzeba przebadać dobrze tego pacjenta, dlatego że można zrobić mu krzywdę. Można doprowadzić do śmierci tak samo. Pionierem w ogóle stosowania witaminy C w leczeniu różnych chorób, schorzeń, był dr Klenner, Amerykanin, który dokonał fantastycznych rzeczy. To właśnie on był tym lekarzem, który wyleczył, 100% miał wyleczenia Heine Mediny, polio. 100% wyleczenie. Mało tego, jak wiadomo, wiesz, no niestety moja siostra umarła, ale ona miała też polio, nie z tego powodu umarła, ale miała powikłania straszne idące całe życie. Natomiast miała również paraliż, kiedy ją uderzyło polio. Uważa się, że jeśli dziecko, bo to najczęściej trafia, prawda, dzieci, ma już paraliż, to już niewiele się da z tym zrobić, cokolwiek zrobić. Natomiast u doktora Klenera on wykazał, że przywieziono mu chłopca po 4 dniach istniejącego już paraliżu i przez podanie witaminy C chłopiec wyzdrowiał. Nie ma paraliżu, nie ma niczego. Doktor Klenner zaczął stosować duże dawki witaminy C w różnych przypadkach. No i się okazało, że ponieważ witamina C jest silnym antyoksydantem, chociaż w pewnych warunkach potrafi być oksydantem, dr Klenner bardzo często, kiedy przywożono do niego osobę w stanie agonalnym, wiesz, już umierającą, to on najpierw, i to opisuje, że podawał witaminę C w dużych ilościach ze strzykawki w żyłę, tak prędko, jak mu pozwalała na to strzykawka, natychmiast. A potem dopiero zastanawiał się, co zrobić z tym pacjentem, jaką diagnozę postawić. Witamina C podana w odpowiedni sposób, szybko, potrafi sobie rewelacyjnie poradzić z czymś takim, jak na przykład ostre zapalenie wątroby. To jest 4-5 dni, pacjent idzie do domu zdrowy. Ostre zapalenie trzustki. Wiesz, szczególnie w wątrobie mogą się rozwinąć stany przewlekłe, które potem to już jest problem z przewlekłym zapaleniem wątroby, bo to wyniszczy powoli człowieka, a tutaj odpowiednie zastosowanie witaminy C natychmiast rozwiązuje problem. Zatrucia różnego rodzaju, grzybami, czy jakąkolwiek inną toksyną, podanie dużej ilości witaminy C natychmiast stawia człowieka na nogi. Encefalopatia, no jest masa, wiesz, ja dosyć niedawno spotkałem się z paroma, z dużą ilością mononukleozy, to taki wirus. Tak, no, dzieci cierpią strasznie, bo nie ma leków przeciwwirusowych, tak prawdę mówiąc. No i męczą się te dzieciaki, czy dorośli w szpitalach. Natomiast podanie witaminy C załatwia sprawę dosłownie w ciągu kilku dni. I załatwia bez skutków ubocznych. To jest najważniejsza rzecz. Witamina C zastosowana we właściwy sposób w przypadku choroby nowotworowej działa w taki sposób. Znowu nie będziemy mechanizmów dokładnie tutaj tłumaczyli, ale... tak obrazowo mówiąc, jeśli już się uda jej dostać do komórki, bo to jest jeden z warunków, prawda? Bo jak nie wejdzie do komórki nowotworowej, to ona jest tam, tak, niewiele zrobi. Jeśli już się uda, ona tam, wiesz, jest zamieniana w wodę utlenioną. W komórce nowotworowej jest niedobór takiego enzymu, który się nazywa katalaza, który jak mamy rankę, polejemy sobie wodą utlenioną, to się burzy. Tak, no, tak się burzy pieni. Się tak pod wpływem właśnie tego enzymu, pod wpływem katalazy, rozkłada wodę utlenioną na wolny tlen i wodę.
W komórce nowotworowej jest niedobór tego enzymu. W komórce zdrowej on jest. I on sobie tam porozkłada w komórce zdrowej, nic się nie dzieje. Natomiast w komórce chorej, w komórce nowotworowej nie ma tego enzymu, jest woda utleniona. Tak się składa, że również w komórce nowotworowej jest bardzo dużo jonów żelaza. I te jony żelaza wchodzą w reakcję Fentona, tak zwaną reakcję Fentona z wodą utlenioną i jest wytwarzana bardzo duża ilość wolnych rodników, które, że tak powiem, rozsadzają tą komórkę biologicznie i biochemicznie mówiąc od środka i ona w ten sposób jest niszczona. Jest to taki bardzo w telegraficznym skrócie i obrazowo przekazany mechanizm selektywnego działania witaminy C na komórkę nowotworową, podczas gdy w komórce zdrowej to się nie dzieje. Podobnie jest w przypadku witaminy B17. Mechanizmy są totalnie inne. Efekt końcowy, czyli wytworzenie dużej ilości wolnych rodników jest taki sam, natomiast mechanizmy są zupełnie inne stosowania witaminy B17, która jest bardzo kontrowersyjna i tak dalej. Także tu witamina C, wiesz, w wielu chińskich szpitalach wchodzisz do szpitala, opowiadała mi to bardzo dobra moja znajoma, która mieszkała tam 16 lat. Jest, wiesz, duże pomieszczenie i tam siedzą ludzie podłączeni do witaminy C. Cokolwiek, na cokolwiek zachorowali. Najpierw witamina C w dużych ilościach w żyłę. Dlaczego? Bo jest skuteczna i jest tania. I nie ma skutków ubocznych żadnych. Oczywiście trzeba zwracać uwagę na wiele rzeczy, jak się tą witaminę podaje. To wszystko się odbywa w pewnych regułach. Sam powiedziałeś, że no musi być pewna procedura zachowana również w witaminie C. Tutaj nie ma tak. Tak samo możesz wszystkim sobie krzywdę zrobić. No, oczywiście, że tak. Z tym, że wiesz, witamina C, przed programem mówiliśmy o tym, a co z kamieniami nerkowymi, bo to każdy się o to pyta. No, mistrzowie świata w stosowaniu witaminy C nie stwierdzili w ogóle, że jest jakiś wpływ witaminy C na powstanie kamieni nerkowych. Wręcz przeciwnie, wykonano badania, jeśli ja pamiętam dobrze, na 47 tysiącach kobiet i 80 paru tysiącach mężczyzn, lub odwrotnie, nie pamiętam już teraz, gdzie wykazano, że stosowanie witaminy C sprzyjało temu, że nie powstawały kamienie nerkowe. A więc to następny mit, że duże ilości witaminy C spowodują powstanie kamieni nerkowych. Oczywiście na osoby na przykład z hemochromatozą trzeba uważać, tych, którzy są przewlekle dializowani, ale to są szczególiki. Natomiast witamina C jest rzeczywiście panaceum na naprawdę bardzo dużą ilość skomplikowanych schorzeń, przy czym Albert St. George, laureat Nagrody Nobla, który on pierwszy za to dostał Nagrodę Nobla, wykrystalizował witaminę C, on powiedział wprost: to nie jest witamina, to jest środek odżywczy. Kup go w sklepie. Tak, nie możesz tak kupić. I jak teraz próbuję dopytać, a ty mi pokazujesz człowieka za granicą, który już nie żyje, który świetnie radził sobie ze stosowaniem właśnie dożylnego, prawda? Ale są inni tam, którzy oczywiście, jest doktor Kafka, Cameron, jest dużo. Że to, co się robi w Polsce, w tych prywatnych ośrodkach, gdzie oferują, to nie jest właściwe, bo nie. Te dawki są za małe. I to jest jeszcze bardzo ważna sprawa, informacja, są książki, tylko pamiętam, czytałem, to tak mocno by wybrzmiało, że witamina C ma bardzo szybki rozkład, w związku z tym, jak to jest, trzeba często podawać. Tak. I to jest warto powiedzieć w tej chwili, tak. Że witamina C ma taką podwójną naturę, jak gdyby, dlatego że kwestia jest, jak długo ona przebywa we krwi, jak długo ona jest w organizmie. Wiesz, jest bardzo trudno ustalić, jak długo dana substancja będzie w organizmie, czy ona będzie nieraz całe lata, więc określono to jako półokres rozpadu, czyli po jakim czasie danej substancji wprowadzonej do organizmu mamy połowę. Połowę tego, co było. Tak, tego, co było. I teraz tak, w przypadku organizmu człowieka ten półokres rozpadu witaminy C w niskich stężeniach we krwi to jest około 30-40 dni. Ona dopiero wtedy zaczyna tak naprawdę zanikać. Dlatego właśnie szkorbut, który się pojawiał u marynarzy, on się pojawiał dopiero dłużej niż miesiąc czy dwa. Organizm nasz stara się zachować tą witaminę za wszelką cenę, natomiast trzeba wiedzieć o tym, że po zabiegu chirurgicznym, jakiejkolwiek operacji, jakiejkolwiek zabiegu, pszczoła cię ugryzie czy pająk, poziom witaminy C w organizmie spada do zera całkowicie. Dlatego właśnie pacjenci pooperacyjni, po zabiegach chirurgicznych, ich się daje do izolatek i tak dalej, żeby broń Boże nie dostali zapalenia płuc, bo oni są bezbronni. Wtedy
poziom witaminy C nie istnieje. Dlatego wielu lekarzy, w Japonii słyszałem ostatnio, podaje się witaminę C w bardzo dużych ilościach przed zabiegiem operacyjnym i tuż po zabiegu operacyjnym. Mało tego, to usuwa się działanie środków anestezjologicznych poprzez podanie witaminy C. I wtedy bardzo ładnie pacjent wychodzi bez problemów, nie ma wymiotów, nie ma żadnych takich innych skutków ubocznych. Także ta witamina C ma tego typu działanie, które no, nie można pominąć. Natomiast podana dożylnie, witamina C ma tylko ma ten okres rozpadu około 1 godziny. To jest rzeczywiście olbrzymia różnica. Bardzo. Tak więc jeśli my podamy komuś witaminę C dożylnie, to po godzinie już jest połowa tej ilości, a po następnej godzinie jest połowa z tej połowy. A więc wiesz, za chwilę tej witaminy C nie ma. No ale ona w tym czasie zrobi dużo dobrego. Warunek jest taki, że musisz ją znowuż doprowadzić, jak są stany, tak, powiedzmy, chorobowe. I to są specjalne metodologie, które prowadzą do tego. Natomiast no, w różnych przypadkach różnie tą witaminę C się stosuje. W przypadkach ostrych na przykład ją się stosuje bardzo szybko, bardzo dużo, uderzeniowo i nie ma skutków ubocznych, natomiast pacjent dzięki temu czasami ratuje mu się życie. Dziecko, chyba rok temu, kiedy pisałem tą książkę, zatruło się grzybami i było dosyć głośno wtedy w mediach tutaj. Tak. Małe dziecko, 4 czy coś takiego letnie, zatruło się grzybami. No i trzeba było potem temu dziecku robić transplant wątroby. Ja uważam, że gdyby rodzice mieli na półce witaminę C, i dali temu dziecku jak najszybciej tą witaminę C, żeby ona zadziałała, żeby natychmiast ona reagowała z toksynami i je neutralizowała, a potem przywożąc dziecko do szpitala na dzień dobry, od razu z miejsca, witamina C, 500 mg w jeden pośladek, 500 mg w drugi pośladek, tak jak dr Klenner robił z dziesiątkami swoich pacjentów. Nie ma skutków ubocznych, dziecko by było uratowane. Zapomniane, może być zakazane w jakimś sensie. Ale powiem ci jeszcze może na koniec, tak, chyba już, powiem ci jeszcze, bo widzę, że ta witamina C ci tak bardzo leży na zdrowej wątrobie. Świat medyczny w tej chwili nie ma odpowiedzi na to, jeśli ktoś zachoruje na przykład na grypę świńską. Dlaczego tak się jej boimy? Dlaczego się boimy tak strasznie grypy ptasiej? Grypa świńska czy grypa ptasia ma stosunkowo łagodny przebieg. Natomiast komplikacje pod tego typu grypie są straszne i one są śmiertelne, bo komplikacją jest wirusowe zapalenie płuc. A na to medycyna nie ma lekarstwa. I dlatego właśnie, jeśli ktoś po przejściu tego rodzaju grypy zachorował na tego typu komplikacje, no to najczęściej umiera. No, my wiemy w tej chwili, że nie muszą te osoby umrzeć, jeśli im podać witaminę C, co opisałem w książce, tak, na przykładzie Farmera. Zresztą wiesz, jak była ta paranoja troszeczkę tutaj, jeśli chodzi o właśnie grypę świńską, ja kupiłem 20 wlewów dożylnych, kupiłem kilogram witaminy C w odpowiedniej formie i tak dalej, bo jakby któryś z moich członków rodziny... To byś miał pod ręką... Bo mi w szpitalu umrze, tak, to ja podam sam. No to wiesz, Polaku lecz się sam, tak powiedział minister swego czasu, ale dzięki takiej wiedzy, jak tutaj mamy te narzędzia coraz bliżej siebie, dziękujemy ci bardzo, zapraszamy do studiów nad książką, jest przygotowana nowa ukryte terapie Jerzy Zięba. Dzięki.